Witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Luny i dzisiaj nagrywam dla Was vloga i chciałam Wam pokazać jeszcze co kupiłam. To jest w ogóle do moich storczyków, nie dla pieska. Kupiłam taką kroplówkę do storczyków, ona jest z firmy Agesol, coś takiego. Wcześniej miałam z Biopon, ale już nam się skończyła, ona też miała 35 ml. Nie wiem czy to Was interesuje, no ale we vlogach to tak różnie będziemy nagrywać. Teraz wstawimy do któregoś ze storczyków, a później będę musiała zmienić. Ja już odcięłam górę tej kroplówki i teraz wstawimy ją najpierw do tego właśnie storczyka, bo ja mam dwa. Nie pokazuję Wam na parapecie, bo wzięłam na biurko, żebyście lepiej je widzieli. Kiedy indziej Wam może pokażę, jak wyglądają na parapecie. No i nie będę Was już zanudzała tymi storczykami i pójdziemy dać, ponieważ jest teraz taka pora obiadowa, już Wam mówię, która jest godzina, jest 12:09 i teraz właśnie pójdziemy dać Lejdusi mokrą karmę, więc ja wracam do Was za chwilę. I teraz wybierzemy smak karmy dla Lejdi. Mamy tutaj różne smaki. Jest tak... wołowina, pstrąg, jagnięcina, indyk oraz dorsz z brokułami. I myślę, że dorsza z brokułami damy Lejdi, bo tego smaku jeszcze nie jadła. Tutaj Luna mnie wącha. Sobie tam poszła. Dzisiaj też chyba damy mokrą karmę Lunie. W sumie to nie chyba, ale na pewno. Ale najpierw damy Lejduśce. Lejduśka tu sobie je mokrą karmę. To będzie taki vlog i jeszcze Wam pokażę jak pójdę, ale to dopiero po południu. Tak jakoś po południu czy tam wieczorem nawet pójdę z Lejduśką na spacer. Pierwszy raz zobaczycie na kanale właśnie spacer z Lejdi, bo tak to były spacery z Luną, ale odkąd kupiłam Lejdi szeleczki, to z nią częściej chodzę na spacery. Jeszcze Wam pokażę jak tam jest w budzie Lejdusi. Tam ma takie posłanko, tutaj ma jeszcze sianko i słomę, żeby wilgoć pochłaniała. Tam ma to posłaneczko, a tutaj ma swoją suchą karmę, którą widzieliście jak właśnie napełniam. Lejdi już kończy jeść, bo ona mega szybko je. Ale teraz ja wrócę do Was w domu i jeszcze Wam pokażę przysmaki, które dzisiaj kupiłam, bo zapomniałam Wam pokazać. I tutaj jeszcze Wam pokażę Franka, on jest teraz w swojej właśnie letniej klateczce. I sobie tutaj siedzi ładnie. Tam jest koło Lejdi z tyłu. Ale dzisiaj to jest bardziej taki vlog. Może Wam kiedy indziej nagram vloga, na którym na przykład będę chodziła na właśnie Franuś będzie chodził na szelkach, na spacer. Ale to w innym vlogu. Już tutaj odżywki się sporo wylało. Możecie zobaczyć tyle. I teraz przełożę do drugiego storczyka. Właśnie możecie zobaczyć jak się leje. Teraz w ogóle moim zdaniem lepiej się nagrywa, jak nagrywam statywem. I chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie przysmaki, które dzisiaj kupiłam. Chciałam Wam je pokazać, jak pokazywałam to, ale jakoś tak zapomniałam, już daliśmy Lejdi jeść. Kupiłam przysmaki, tylko jedną paczkę. W ogóle to dzisiaj, może w sumie za chwilę Wam nagram denko, bo tak to jak będę czekała do następnej aktualizacji przysmaków, no to będzie paręnaście tak to tych denek, a już mamy 8 rzeczy do denka, więc dzisiaj Wam nagram. I to są właśnie przysmaki Dogway, smaczki mojego psa i to jest firma Macet. Chelsea, wołowina z marchewką, 72% mięsa i składzik macie tutaj. Raczej Wam się wyostrza, ale dłużej Wam nie będę go już pokazywała. Teraz to dołożę do przysmaków. I my teraz przysmaki trzymamy tutaj. Myślałam, że się nie zmieszczą, ale po prostu tak sobie ciasno porozkładamy. Mamy trochę nowych przysmaków. Tutaj Wam tak pokażę, ale aktualizacja przysmaków będzie prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Tam jeszcze mamy jakieś takie drobne. I dołożymy właśnie te przysmaczki. Na razie ich nie otwieram. Denko właśnie będziemy, bo tam nie ma wszystkich, tam jest z organizerów tylko jeden.
Rezydencja baseniku w ogóle będzie kiedy indziej. Tutaj mam organizer na karmę, tutaj mam dwa organizerki ze smakołykami, tutaj mam rzeczy Franusia, te kolby i to, a tam mam deneczko. Denko jest dość spore. Tak jak już Wam mówiłam, prawdopodobnie to jakoś tak 8 paczek, no ale Wam zaraz szczegółowo je pokażę. Pierwszą rzeczą z denka jest ten mini kabanosik z Winstona. To był o smaku wątróbki albo drobiu. Tutaj jest kabanos z Vitacraft Beef Sticks. Ponad 90% mięsa ma. I on był o smaku indyka. Tutaj mamy Vitacraft Tristis Bites. Ponad 70% mięsa i to są takie jakby poduszeczki. Moim psiakom mega, mega smakują. One są o smaku wątróbki i na pewno jeszcze się nawet może w te wakacje zaopatrzę w te przysmaki. Tutaj macie dawkowanie, coś po polsku tu jest i polski skład. Następnymi przysmakami są przysmaki z Active Pet, przysmak kostki z wapniem owinięte paskami z kurczaka. One miały 80 gram i podejrzewam, że są za 7 zł. Można je kupić tylko w Biedronce. Tutaj jest skład. Skład mają całkiem. Moim psiakom bardzo smakują. No ale jeszcze może kupię im jakieś takie, albo z tej firmy, albo na przykład z innej, bo też robią takie. Z Dogwaya dzisiaj kupiłam z tej firmy, ale nie kupiłam tych pałeczek. To są pałeczki wołowo-drobiowe, aż 96% mięsa. Tutaj mamy po polsku składzik. Może tutaj zapalę lampkę LEDową. No i teraz to tam już mamy 5 paczek przysmaków i to się nam skończyło bodajże wczoraj albo przedwczoraj i to jest Purina Dental Life. Tutaj było 10 takich śrubeczek jakby dentastycznych przysmaków i to jest od 2 do 7 kilo ekstra mini. Składzik nie jest może jakoś najlepszy, ale moje pieski tylko te przysmaki z dentastycznych lubią. Dalej mamy kosteczki Jim Dog i one są o smaku wołowiny. Mi się tak praktycznie już je skończyły, tylko wzięłam je do Denka, bo zostało nam parę kostek, ale wzięłam do organizera. I teraz widziałam w Bricomatrze, że jest jakiś smak jakiejś rybki, więc pewnie kupię, bo psiakom tak smakują. Tutaj macie jeszcze składzik. I ostatnimi już przysmakami z Denka są przysmaki z Mr. Goodlad, takie chicken bites i to są jedne z lepszych przysmaków treningowych, które bardziej smakują moich pieskom. One mają 83% mięsa i jak będę miała okazję i mi się pokończą treningowe, to na pewno te jeszcze kupię. Tutaj gdzieś będzie jeszcze skład, tutaj jest jakiś skład. Ale tak to są takie przysmaki, które kupiłam wtedy. No i to są już wszystkie rzeczy z Denka. I to są właśnie wszystkie rzeczy z Denka. Jeszcze Wam zrobię tutaj jakieś zdjęcie na miniaturę. Mamy do Was Vitacraft, tutaj bardziej tak to pojedyncze. Ja już tak to wyrzucę te opakowania, a następne Denko będzie z następną aktualizacją, która prawdopodobnie będzie w przyszłym miesiącu. Tutaj nam już trochę spada. I Lunie teraz damy mokrą karmę. Mam tutaj teraz cały kosz wypełniony opakowaniami po przysmakach, ale to jest normalne zawsze, gdy wyrzucam Denko. Ja już teraz nie dam mokrą karmę, tutaj zostało jakoś tyle, tylko że to już rozłożyłam, to było w lodówce. No i tu było tak, to jest smak indyka. Już jej daję i będziecie tak to mogli widzieć, jak ona to je. Ona nie dostaje dużo, dzisiaj wyjątkowo dostała trochę więcej. Tak, tutaj ja też tej karmy w sumie zużywam do napełniania Konga. No i tak jak mogliście zobaczyć, to ja mam sporo teraz tych karm z Doliny Noteci, bo tak to kupowałam w zoologicznym, ale wolałam zamówić i zamówiłam na Ale Zwierzaki 30 mokrych karm i teraz nam już zostało z 25. No ale następne zamówienie myślę, że pod koniec przyszłego miesiąca bym zrobiła. Albo po prostu w przyszłym miesiącu. Tutaj Luna już połowę zjadła. Dzisiaj żadnych przysmaków nie będziemy otwierać, nie będzie testerka. Bo testerki raczej nagrywam osobno, nie na przykład we vlogach. To jest ogólnie pierwszy vlog na kanale, nie wiem czy już mówiłam.
No i na razie trwa około 10 minut, no ale będzie trochę dłuższy, bo będzie jeszcze urywki ze spaceru z Lady, nie właśnie z Lunką, tylko z moim drugim pieskiem, którego zobaczyliście na początku vloga. Luna już kończy jeść, ona ma właśnie te ceramiczne miseczki, które dostała na dzień psa i mega się sprawdzają. Tak jak mogliście zobaczyć, to Lady ma jedną metalową, drugą plastikową. Tą plastikową nie martwcie się, bo to jest tylko na suchą karmę, nie na mokrą i tam się nic nie wydziela czy coś. Tylko mokrą karmę dostaje właśnie w metalowej miseczce, więc jest bezpieczna tak naprawdę. Ma bezpieczne jedzonko, zdrowe. Tutaj jeszcze Wam bym pokazała skład tej karmy, ale jak widzicie, to tu oddarłam i nie widać już go. Tu jeszcze zostały jakieś resztki. I tak to raczej kolacji piesków już Wam nie będę pokazywała, no bo to jest tylko sucha karma. A też bym chciała dzisiaj dodać tego vloga. I tak to po południu jeszcze nagram spacer i tak to już dalej nic nie będę raczej nagrywała. Luna tutaj już się pokazuje, że się najadła. A tak to widzimy się później. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I jeśli jeszcze tego nie robicie, byłabym Wam bardzo wdzięczna, gdybyście zasubskrybowali nasz kanał. A tak to już na tyle w tym filmie. No i my już się niestety z Wami żegnamy. Ale gdybyście chcieli właśnie więcej vlogów, no to możecie pisać w komentarzach i zostawiać łapki w górę. Ale my się już z Wami żegnamy, także do zobaczenia. Cześć!